Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się głównie o inwazji Rosji i Białorusi na Ukrainę. Zacznę od przedstawienia reakcji państw, prywatnych firm oraz różnego rodzaju federacji na działania Putina na Ukrainie. Oczywiście nie wymienię tutaj wszystkich reakcji, ponieważ było ich tak dużo, że musiałbym na to poświęcić osobny odcinek. Praktycznie cała Europa bez pojedynczych państw zamknęła przestrzeń powietrzną dla Rosji. Nie tylko Unia Europejska zamyka przestrzeń powietrzną dla Rosji. Jest jeszcze Albania, Grenlandia, Islandia, Kanada, Macedonia Północna, Mołdawia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Wyspy Owcze. Grecy przestali wydawać zezwolenia na pobyt bogatym Rosjanom. Prezydent Szwajcarii, aktywa prezydenta Putina, premiera Miszustina i ministra spraw zagranicznych Ławrowa zostaną zamrożone ze skutkiem natychmiastowym. Szwajcaria w pełni przyjmuje unijne sankcje. MSZ Korei Południowej poinformowało o zakazie eksportu strategicznych artykułów. Do Rosji. Usługi Apple Pay, Google Pay i karty Mastercard czy Visa zostały wyłączone dla klientów rosyjskich banków, które objęto sankcjami. Co ważne, usługi te nie działają nie tylko w Rosji, ale też poza granicami tego kraju. Mieszkańcy Rosji powoli będą się czuć jak w Korei Północnej. Wielki eksodus firm z Rosji Apple, Intel, Boeing, BP, Shell, General Motors, Nike zawieszają sprzedaż, dostawy lub wycofują się z kraju. Premier Jap Fumio Kishida oznajmił, że Japonia zamraża aktywa prezydenta Rosji, szefa MSZ i trzech rosyjskich banków, w tym banku centralnego. Zakazuje też transakcji z 49 rosyjskimi podmiotami. Tego to się Putin nie spodziewał. Kazachstan, jeden z najbliższych sojuszników i sąsiad Rosji, odmówił wysłania żołnierzy do walk z Ukrainą. 141 głosów za, 5 przeciw głośnej, ważnej i potrzebnej rezolucji ONZ dotyczącej wojny na Ukrainie przeciw Syria, Białoruś, Korea Północna, Erytrea i Rosja. Dlaczego to ważne? Nawet kraje sympatyzujące z Rosją wyraziły swój sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Rosja całkowicie odizolowana. Bardzo ważnym elementem sankcji na Rosję było odcięcie jej od systemu SWIFT. System SWIFT to potężna sieć, która służy do wysyłania i odbierania poleceń przelewu lub samych informacji o przelewach. Niestety nie wszystkie państwa były za jak najszybszym odcięciem Rosji od tego systemu. Rosja nie powinna być w tej chwili odcięta od SWIFT. Kanclerz Niemiec Scholz, Cypry, Węgry, Włochy i Niemcy mają być państwami, które najostrzej sprzeciwiają się wycofaniu Rosji z systemu SWIFT. Jaką drogą, skoro zbrojna jest wykluczona, Europa chce zatrzymać agresywną politykę Putina? W momencie, gdy na Ukrainie giną ludzie, takie kalkulacje to sabotaż. Niestety nie znam się na niemieckiej polityce, więc może ktoś mi wytłumaczy. Może jest w tym jakaś logika. Niemcy mogą żądać zabrania pieniędzy Polsce za brak praworządności, ale nie chcą zabrania Rosji pieniędzy za bombardowanie Ukrainy. Firma Swift potwierdziła, że 12 marca odłączy banki objęte sankcjami od Międzynarodowego Systemu Płatności. Jedną rzecz warto odnotować. PAP. Dwa rosyjskie banki zostały wyłączone z sankcji unijnych z uwagi na to, że są zaangażowane w transakcje dotyczące dostaw energii do Unii Europejskiej. Odłączają od SWIFT rosyjskie banki, ale dają im okres przejściowy. Nie odłączają największego banku i Gazprombanku, bo trzeba płacić za ropę i gaz. Ukraina nie ma okresu przejściowego, a Ukraińcy wyjątków. To nie są żarty, giną ludzie. Sankcje muszą boleć, boleć każdego dnia. Rosja została również wykluczona z wielu rozgrywek sportowych. Przedstawię tylko niektóre z nich. FIFA i UEFA zawieszają wszystkie rosyjskie kluby i drużyny narodowe we wszystkich rozgrywkach do odwołania. Światowa Federacja Siatkówki, Europejska Federacja Siatkówki podjęły decyzję o wykluczeniu drużyn z Rosji oraz Białorusi z jakichkolwiek rozgrywek międzynarodowych. Rosji odebrano również organizację tegorocznych Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. Zawodnicy z Rosji i Białorusi nie będą uczestniczyć w zawodach Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Oprócz tego typu sankcji i bojkotu mamy również działania państw polegające m.in. na dozbrajaniu Ukrainy oraz wysyłaniu tam artykułów pierwszej potrzeby. Czechy w trybie natychmiastowym wysyłają Ukrainie broń ręczną wraz z amunicją. Czechy są jednym z największych na świecie producentów broni ręcznej i amunicji do niej. Australia przekazuje Ukrainie pomoc wojskową wartą 50 milionów dolarów. Polskie, słowackie i bułgarskie samoloty bojowe zostaną przekazane ukraińskim siłom walczącym z agresją Rosji. To efekt bezprecedensowej decyzji Unii Europejskiej, która po raz pierwszy w historii dostarczy krajowi spoza wspólnoty broń ofensywną. Ostatecznie nie wiadomo, czy te samoloty w końcu trafią na Ukrainę, czy nie. Szwajcaria w ramach solidarności z narodem ukraińskim dostarczy do Polski około 25 ton artykułów pierwszej potrzeby przeznaczonych dla ludności Ukrainy. Poinformował rzecznik szwajcarskiego rządu, będą to lekarstwa, środki medyczne i inne artykuły pierwszej potrzeby. Ogólnie, jeśli chodzi o dozbrajanie Ukrainy, to na początku inwazji z Unii Europejskiej robiły to tylko dwa państwa. Obecnie Ukrainę dozbraja 18 państw Unii Europejskiej, chociaż sytuacja jest rozwojowa. Rząd Hiszpanii zmienił zdanie. Wyśle broń ofensywną dla Ukrainy. Według Sky News 28 państw, w tym Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, zgodziło się przekazać Ukrainie więcej broni, środków medycznych i innej pomocy wojskowej. Terminale Starlink zostaną wysłane na Ukrainę. Odpowiedział na prośbę szefa Ministerstwa Finansów Fiodrowa Elon Musk. Starlink to system satelitarny, który zapewnia dostęp do szybkiego internetu w dowolnym miejscu na świecie. Elon Musk, jak obiecał, tak zrobił. Stacje Starlink już są na Ukrainie. Dodatkowo okazało się, że Baltic Pipe nie jest jednak zagrożeniem dla środowiska. Duńska Agencja Ochrony Środowiska dała zielone światło w znowieniu pracy przy Baltic Pipe na lądzie w Danii. Brawo, Kopenhaga! Dzięki gazowi z Norwegii szybciej odejdziemy od gazu Putlera. Miłym zaskoczeniem był również udział Finlandii i Szwecji na szczycie NATO. Finlandia i Szwecja wezmą udział w dzisiejszym porannym szczycie NATO, Chociaż formalnie nie są w sojuszu, przekazało fińskie MSZ. Rosja zagroziła Szwecji i Finlandii konsekwencją militarną, jeśli przystąpią do NATO. Nie wiem, czy grożenie Finlandii to na pewno dobry pomysł. Osaczony Putin przez ostatni tydzień zjednoczył Unię Europejską, reaktywował NATO i stara się o poszerzenie tych organizacji o nowych członków. Same sukcesy. Z drugiej strony mamy Rosję, która stara się walczyć z sankcjami oraz wojną informacyjną. Zaostrza się sytuacja wewnętrzna w Rosji. Władze wyłączyły echo Moskwy, liberalną rozgłośnie radiową. Kreml nie radzi sobie na żadnym froncie, ani wewnętrznym, m.in. oligarchowie, ani zewnętrznym. Upadek systemu kwestią czasu. Oby bez dalszego rozlewu krwi, prezydent Putin postawił rosyjskie siły odstraszania nuklearnego w stan alarmowy, obwiniając nielegalne sankcje i agresywne oświadczenia przeciwko Rosji. Szef rosyjskiego MONU Siergiej Szojgu nie wydawał się w 100% przekonany do decyzji Władimira Putina o postawieniu rosyjskich sił odstraszania nuklearnego w stanie podwyższonej gotowości bojowej. Putin, Szojgu i Gerasimow muszą jednocześnie podjąć decyzję o uruchomieniu broni jądrowej. Każdy z nich posiada sprzęt, który działa z użyciem kryptografii na zasadzie podpisu. Wystarczy, że któryś będzie miał wątpliwości, rakiety pozostaną na przykład w silosach. Bank Rosji podniósł stopy procentowe do 20%. Dotychczas było to 9,5%. Pani z lewej to szefowa Centralnego Banku Rosji. Pan z prawej to minister finansów Rosji. Słuchają Putina, który 50 metrów dalej, z drugiego końca stołu, wydaje im rozkaz ratowania gospodarki przed sankcjami zachodnimi. Kodu. Zdjęcie z dziś. Pamiętajmy, że jest jeszcze Białoruś, która blisko współpracuje z Rosją i z jej terenów również został przeprowadzony atak na Ukrainę. Ja tak tylko przypomnę, że ten człowiek też jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na Ukrainie, bo coś mało się o nim mówi. Gdyby nie Łukaszenka, to ta rzekomo potężna Rosja w ogóle by nie miała czego szukać na Ukrainie, a tak mają blisko do Kijowa. Białoruś powinna być objęta sankcjami takimi jak Rosja. Białoruś udostępniła swoje terytorium Rosji do agresji na Ukrainę. Ukrainę, co według prawa międzynarodowego także jest aktem agresji. W odpowiedzi USA nałożyły dziś sankcje na Mińsk, 15 przedsiębiorstw, Osiem osób fizycznych i trzy duże banki. Reżim Łukaszenki potwierdził swój bandycki charakter. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, sankcje nałożone na Rosję zostaną rozszerzone na Białoruś, która jest współwinnym okrutnego ataku na Ukrainę. Wielka Brytania oraz ambasadorowie państw Unii Europejskiej nałożyli pierwsze sankcje na Białoruś. Powód? Napaść na Ukrainę. Do walki z Rosją przyłączyli się również hakerzy ze znanej grupy Anonymous. Kolektyw Anonymous jest oficjalnie w cyberwojnie przeciwko rosyjskiemu rządowi. Hakerzy z Anonymous ujawniają dane o agentach i tajnych lobbystach Kremla. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że na liście znajdują się również osoby z Polski. Chodzi m.in. o polityków, dziennikarzy, a nawet prawników. Media, grupa hakerów związana z Anonymous zaatakowała Roskosmos. Rosja straciła kontrolę nad własnymi satelitami szpiegowskimi. Anonymous schakowali stronę rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarki. Baza danych trafiła do sieci. Trochę liczb. W wyniku działań Anonymous padło ponad półtora tysiąca stron. Witryn rządowych Rosji i Białorusi, państwowych mediów, banków i firm w ciągu ostatnich 72 godzin. Z doniesień medialnych wynika, że ukraińskie wojsko radzi sobie nadzwyczaj dobrze, odpiera ataki Rosjan, a rosyjskie wojsko wydaje się powolne i zupełnie. Nieprzygotowane do tej inwazji. Na Twitterze również dominuje taka narracja. Duch Kijowa, pilot myśliwca, który według służby bezpieczeństwa Ukrainy zastrzelił już 10 rosyjskich samolotów. Taka informacja widnieje na oficjalnym kanale na telegramie CBU. Nawet jeśli informacja może wydawać się naciągana, Ukraińcy potrzebują bohaterów. Wyspa Węży. Ukraińcy informowali, że wszyscy obrońcy wyspy zginęli. Teraz Rosjanie publikują nagrania przedstawiające wziętych do niewoli żołnierzy. Niestety trudno zweryfikować, która wersja jest prawidłowa. Na wojnie pierwsza umiera prawda, a obie strony wykorzystują propagandę. Ukraińska marynarka wojenna. Obrońcy Wyspy Węży, uważani za zabitych, żyją i są w rosyjskiej niewoli. Ta konkretna historia powinna nas wszystkich nauczyć, że na wojnie każda strona prowadzi swoją propagandę i po prostu czasami niektórych informacji nie da się zweryfikować. Dlatego warto podchodzić do wiadomości nie tylko z frontu, ale również z naszego podwórka. Po prostu z dystansem. A co do bohaterów na Ukrainie, to chyba nie trzeba ich wymyślać. Prezydent Ukrainy podpisał dekret nadający pośmiertnie tytuł bohatera Ukrainy Witalijowi Skakunowi, saperowi, który poświęcając życie wysadził most opóźniając ofensywę rosyjskich wojsk w obwodzie hersońskim. Podsumujmy działania Rusków. Brakło im paliwa, po czym zapytali na ukraińskiej komendzie, czy im nie pożyczą. Zestrzelili swój własny samolot. Romowie ukradli im czołg. Inny czołg ktoś odholował im traktorem. Wjechali czołgiem na drewniany most i go utopili. Coś pominąłem? Rosja próbowała umieścić spadochroniarzy w Odessie, ale przypadkowo zrzuciła około 50 z nich nad morze na lodowatych wodach, daleko od brzegu. Ukraińcy mówią, że nikt nie dotarł do brzegu, dodając... Nawet nie musieliśmy otwierać ognia. Do tych informacji również podchodziłbym z dystansem. Faktem jest, że rosyjskie wojska kawałek po kawałku zdobywają Ukrainę. Na Twitterze wciąż bardzo emocjonalnie opisywany jest temat uchodźców z Ukrainy. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców Filip Pograndi poinformował, że już ponad 500 tysięcy uchodźców uciekło z Ukrainy do sąsiednich krajów. Agencja ONZ do Spraw Uchodźców szacuje, że 4 miliony ludzi ucieknie z Ukrainy do krajów sąsiednich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 500 tysięcy osób, w tym 277 tysięcy obywateli Ukrainy. Polska przyjęła najwięcej uchodźców z Ukrainy od początku inwazji rosyjskiej. Co ciekawe, na drugim miejscu są Węgry. Nie wiem, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie, czy ten nagły wysyp setek studentów z Afryki i Azji na naszej granicy, blokujący przejścia i bez dokumentów, to nie ci sami, którzy jeszcze niedawno nocowali sobie w cieple pod kuźnicą, u Łukaszenki. Mam niepopularne pytanie: Przyjęliśmy już pół miliona uchodźców, w kolejnych czekają następne setki tysięcy, i bardzo dobrze. Musimy to zrobić i zachowujemy się wspaniale. Ale to kosztuje. Czy zamierzamy wydobyć na ten cel jakieś fundusze z Unii, czy wykładamy z własnego budżetu? 479 europosłów za przyznaniem Polsce dodatkowych funduszy w związku z przyjęciem przez nasz kraj setek tysięcy uchodźców. Moją poprawkę poparli wszyscy polscy europosłowie. Oprócz Sylwii Spurek, która się wstrzymała. Pojawiły się też niepokojące doniesienia z przemyśla, gdzie jedna strona mówiła o agresywnych uchodźcach, a druga strona mówiła o agresywnych kibolach. Członek zarządu głównego Młodzieży Wszechpolskiej napisał: Wracamy właśnie z przemyśla. Wczorajsze sygnały przełożyły się na zwiększenie ilości wojska i policji na dworcu oraz okolicy. Sytuacja jest naprawdę opanowana. Uchodźcy w głównej mierze to kobiety, dzieci i starcy. Masa ludzi do pomocy, w tym my jako młodzież wszechpolska. Polska. uczestniczy w ogromnej operacji ewakuacji setek tysięcy ludzi różnych narodowości. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, to żądajmy reakcji od policji. Zachowajmy szacunek wobec wszystkich. Wielu uchodźców jest tu tylko przejazdem. Niech dobrze zapamiętają Polaków i nasz kraj. Mam nadzieję, że nasze służby są gotowe na jakąkolwiek weryfikację tak dużej ilości uchodźców i że wśród nich nie ma osób, które próbowały przedostać się do Polski przez granicę polsko-białoruską. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że jako kraj jesteśmy przygotowani finansowo na przyjęcie setek tysięcy, a może nawet miliona uchodźców z Ukrainy i że w razie czego Unia Europejska pomoże nam finansowo. Mam również nadzieję, że w miastach i miasteczkach, które leżą przy przejściach granicznych z Ukrainą, znajduje się odpowiednia ilość jednostek policji i wojska. Jeśli Ukraina przetrwa tę wojnę i obroni suwerenność, a jest na to szansa, to zbuduje nowy, potężny kamień węgielny swojej państwowości. Ale nie należy mieć złudzeń. Ukraińskie państwo i społeczeństwo stoją przed ogromnym wyzwaniem. Zaś wynik tej wojny dotyczy nas wszystkich. Parlament Europejski przyjął właśnie aplikację Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej. Rozpoczyna się właśnie przyspieszona, specjalna procedura akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Mam jeszcze mały apel do ludzi, którzy twierdzą, że Putin oszalał i dlatego zaatakował Ukrainę. Putin nie jest szaleńcem, ma swoje obsesje, fobie, jest coraz bardziej oderwany od realiów. Mściwy, ale nie jest szalony. P.S. Niepoczytalność to sposób na ucieczkę od odpowiedzialności karnej. Tłumaczenie działań Putina szaleństwem jest też bardzo wygodne dla wszystkich tych zachodnich polityków, Którzy się z nim całe lata układali, którzy przyczynili się do obecnej sytuacji. Za chwilę usłyszymy, ale on był taki normalny i nagle zwariował pewnie od izolacji covidowej. Rosyjski działacz na rzecz demokracji, pisarz i arcymistrz szachowy Gary Kasparow opisał w ośmiu punktach, jak pokonać Putina. Wspierajcie Ukrainę wojskowo, zbankrutujcie Putina, wyrzućcie Rosję ze wszystkich organizacji, wycofajcie ambasadorów. Zablokujcie propagandę, ujawnijcie lokajów Putina, zastąpcie rosyjskie ropę i gaz, pogódźcie się z kosztami. Oczy całego świata skupione są wokół wojny na Ukrainie. Czasami warto się zatrzymać, rozejrzeć się, czy przypadkiem gdzieś obok nas lub za naszymi plecami inne kraje czy organizacje nie planują czegoś kontrowersyjnego lub wprost złego. Wojna to dobry moment na wprowadzenie czegoś, co w normalnych warunkach byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do wprowadzenia. Tymczasem inne regionalne potęgi wykorzystują, że oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę. Izrael intensyfikuje naloty na Syrię. Arabia Saudyjska bombarduje stolice Jemenu. Chiny ogłosiły ćwiczenia na Morzu Południowochińskim od jutra do 1 marca. Ministerstwo Obrony Tajwanu twierdzi, że 9 chińskich samolotów wojskowych weszło do strefy identyfikacji obrony powietrznej. Wiecie dlaczego Chiny nie korzystają z zawieruchu i nie uderzają na Tajwan? Nie dlatego, że nie chcą ryzykować konfliktu z USA. Dlatego, że jak Putin padnie, to sobie wezmą dużo większy kawałek ziemi od Rosji. Ministerstwo Obrony Tajwanu, 9 samolotów chińskich sił powietrznych wleciało do tajwańskiej przestrzeni powietrznej. Brakuje już tylko komunikatu, że Izrael zaatakował Iran. Co najmniej 9 prorządowych bojowników, w tym żołnierze syryjscy, zginęło w czwartek w izraelskich nalotach, których celem były pozycje zajmowane przez wspierane przez Iran grupy. W pobliżu stolicy Damaszku, donosi obserwator wojenny. Tymczasem trwają prace nad przyznaniem Światowej Organizacji Zdrowia władzy nad państwami. Nowy traktat zakłada, że konstytucja WHO, zgodnie z artykułem 9, ma pierwszeństwo przed konstytucjami poszczególnych krajów w przypadku klęsk żywiołowych lub pandemii. Światowe Forum Ekonomiczne właśnie ujawniło swój alternatywny, globalny system kredytów społecznych który da im możliwość całkowitej kontroli wszystkich obywateli i karania ludzi uznanych za niegodnych zaufania, Kompletna kontrola, a większość ludzi nawet się nie wzdrygnęła. Tymczasem Światowe Forum Ekonomiczne pracuje nad tożsamością cyfrową, która będzie decydowała o tym, czy będziesz mógł głosować, założyć konto bankowe, leczyć się, przeprowadzać transakcje, podróżować. Jeśli chodzi o polskie działania i polskich polityków, to tutaj również pojawiają się pewne kontrowersyjne i niepokojące doniesienia. Minister Adam Niedzielski na spotkaniu wysokiego szczebla ONZ, fragment oświadczenia z 25 lutego, 2022 roku. Międzynarodowa solidarność jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, aby posunąć naprzód proces szczepień. Nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni. Premier Morawiecki, potrzebujemy silnej armii europejskiej. Skończyła się epoka pokoju i ładu międzynarodowego. Mateusz Morawiecki poparł stworzenie armii europejskiej. W odpowiedzi na wydarzenia na Ukrainie mamy przyspieszenie agendy globalistycznej. Niedzielski na spotkaniu ONZ w sobotę domaga się Walki z infodemią i zwalczania ruchów antyszczepionkowych, oraz że trzeba posunąć naprzód program szczepień. Morawiecki w Niemczech domaga się utworzenia silnej armii europejskiej. Wojna wojną, ale agenda musi być wdrażana. Pojawiają się również pomysły pilnego wprowadzenia w Polsce waluty euro. Zawsze byłem przeciwnikiem przystępowania do euro, ale wojna to nadzwyczajna zmiana okoliczności. Skoro Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej, to my złóżmy wniosek o przyjęcie do strefy euro. Jedno euro za 4 złote i 70 groszy. Najwyższy czas oprzytomnieć i pilnie rozpocząć przygotowania do przyjęcia waluty Unii. To kwestia naszego bezpieczeństwa. Należy mieć tylko nadzieję, że Ukraina odeprze ataki Rosji i Białorusi, wojna szybko się zakończy, a Putin skończy tak jak przed laty pewien austriacki akwarelista. Ewentualnie ktoś poczęstuje go herbatką z polonem. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Niemiecki rząd rozważa wstrzymanie wygaszania elektrowni jądrowych. Na pączki wydaliśmy około 134 miliony złotych. To równowartość 315 mieszkań. Maspex. Wódki, żubrówka, soplica, absolwent oraz bols przeszły w polskie ręce. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.